W tym roku zadbaliśmy o mamy już w piątek. Panie z oddziału wewnętrznego mogły skorzystać z usług pani fryzjerki, a dzisiaj naszą akcję skierowaliśmy do mam, które są na oddziale ze swoimi pociechami. Na oddziale od pediatrii i na oddziale chirurgii dziecięcej. Cały czas gdzieś tam obserwuję stronę szpitala, więc widzę, że co chwilę się gdzieś jakieś akcje tutaj dzieją ciekawe. Czy tam dla dzieci, czy dla mam, więc to... No akurat tam mnie zaskoczyła, bo tej nie znałam, ale coś innego tu się zawsze wiem, że dzieje. To co dzisiaj się wydarzyło, jeśli chodzi o tę akcję, w której pani uczestniczy? No zwerbowały mnie panie do maseczki dłoni, do demakijażu twarzy, także bardzo miło. Trzeba będzie chyba troszkę poczekać, co z tymi dłońmi? 15 minut się z tym czeka. Gorzej jak będzie mi gdzieś tam zawołają, że mam gdzieś iść z dzieckiem, to chyba tak pójdę. To jest chyba niezwykle ważne, zwłaszcza jeśli ma się kilkuletnią pociechę, tak jak w przypadku pani, że jest ta możliwość no, takiej bezpośredniej bytności w szpitalu, na oddziale. Jak to wygląda, taki ten chociażby ten kilkunastogodzinny już pani pobyt tutaj? Znaczy ja ten szpital znam, można powiedzieć, długo, bo córka tutaj bywała, jak miała 2, 3, 4 lata, po parę razy w roku, więc to wiem nawet przed remontem, jak wyglądał ten szpital i jest, powiem szczerze, naprawdę jest on niebo a ziemia. To, co było przed remontem, to co jest teraz, możliwość skorzystania z tych foteli dla mam, dla rodziców, żeby można było się położyć, bo wcześniej było to siedzenie na krześle. Także to jest naprawdę duża wygoda i duże ułatwienie. I łazienka w każdym pokoju, naprawdę jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o to, jak teraz to wygląda, a jak to wyglądało jeszcze parę lat temu. Dzisiaj nawet z mężem rano rozmawiałam, mówię, to się zmieniło no, diametralnie. Podejście też, przyszła pani, powiedziała, ja tutaj dla was jestem, jak coś potrzebujecie, to nie wiem, pościel, cokolwiek, to tylko dajcie znać, może pani iść na dół, do sklepu, ja się dzieckiem zajmę. Także naprawdę jest naprawdę bardzo fajnie. Jak na szpital, no niestety, no nie każdy chce tu być, ale jest dobrze. Ile mam zatem będzie mogło skorzystać z całości tych różnych rzeczy, które oferujecie państwo od piątku? Piątek koło 15 pań skorzystało. No dzisiaj będzie też kilkadziesiąt pań na pewno zainteresowanych akcją. 28 dziewczyn, które są podzielone na grupy. Są to studentki drugiego roku kierunku kosmetologia Wydziału Nauk o Zdrowiu, czyli przyszłe panie kosmetolog. W dniu dzisiejszym wykonują zabiegi pielęgnacyjne dostosowane do potrzeb skóry, ale stricte o działaniu regeneracyjnym i odświeżającym, jeżeli chodzi o skórę. Zabiegi są na dłonie i na strefę twarzy. To dzień mamy, jakby był tata też, chciałby przyjść i dokonać takich zabiegów? Oczywiście nawet zapraszałyśmy ojców oczekujących w świetlicy, ale żaden pan na chwilę obecną jeszcze jakoś swoich... Tak odważni nie są. Zgadza się, żaden z panów jeszcze nie skorzystał, ale zaproszenie jak najbardziej kierujemy również do mężczyzn. Co roku chyba też ta akcja pokazuje, jak ważny jest dla szpitala ten kontakt z najbliższą rodziną, bo wiemy, że tutaj są dzieci od tych naprawdę najmłodszych. Przybywają u nas mamy z najmłodszymi dziećmi i z tymi starszymi. Czasem bardzo długo, także akcja jest bardzo dobrze odbierana. Panie są zadowolone.